Podczas drugiego dnia mentor Nestlé Nesquik Toruń Cup 2015 lód rozgrzali młodzi łyżwiarze. Obok Polaków na tafli tortoru pojawili się m.in. reprezentanci Włoch, Azerbejdżanu i Hongkongu. Not very good at the moment. W tej chwili nie jestem zadowolony z wykonania programu, ale mam nadzieję, że to doświadczenie pomoże mi zostać lepszym zawodnikiem. Juniorzy zaprezentowali swoje krótkie programy. Najlepszy okazał się Łukasz Kędzierski z Łodzi. Torunianin Jakub Rudolf zajął 16 miejsce. To był jeden z lepszych w tym sezonie nawet, więc jestem zadowolony. Trenerzy chyba też. Już w piątek na lodzie pojawi się para taneczna z Torunia. Natalia Kaliszek i Maksym Spoderiew jako aktualni mistrzowie Polski seniorów walczyć będą o czołowe lokaty. Chinyz Nwagbo pożegnała Artego Bydgoszcz. Koszykarka rozwiązała kontrakt z zespołem za porozumieniem stron. Do zespołu dołączą za to dwie nowe zawodniczki, Noelle Quinn oraz Markisza Gotling. Obydwie ostatni sezon spędziły w drużynie WNBA. Gatling grała w drużynie wicemistrza WNBA. To był jej pierwszy sezon po uniwersytecie. Swój najbliższy mecz w nowym składzie Artego zagra już 11 stycznia w Bydgoszczy, a cały dochód z biletów i licytacji będzie przekazany Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Zawodniczki Artego jako jedyne w całej Polsce wystąpią w specjalnych strojach z orkiestrowym serduszkiem. Będzie wiele atrakcji. Licytacje butów w rozmiarze 56, w jakich grywa Shaq O'Neal, z podpisami wszystkich dziewczyn. Maskotki, gadżety klubowe. Koszykarki Artego zagrają z zawodniczkami z Gorzowa Wielkopolskiego dla kibiców i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w niedzielę o godzinie 17 w Artego Arenie. Polski Związek Gimnastyczny bogatszy od nowych zawodników, a to dlatego, że zlikwidowano działający w Polsce od 60 lat odrębny Związek Akrobatyki Sportowej. Z początkiem roku sekcja trampoliny, akrobatyki i innych sportów gimnastycznych dołączyła zatem do gimnastyków. Taka decyzja zapadła podczas ostatniego, jak się okazało, zgromadzenia delegatów Polskiego Związku Akrobatyki Sportowej. Staliśmy się jakby bardziej silnym, bardziej prężnym związkiem, większym i obejmujemy praktycznie całą Polskę, obszar całej Polski. Dużo klubów z Polskiego Związku Akrobatyki Sportowej weszło do Polskiego Związku Gimnastycznego. Zrobił się większy związek, będziemy bardziej konkurencyjni. Komisje PZG powołały nowych zawodników do kadry narodowej na 2015 rok. Województwo kujawsko-pomorskie będzie reprezentowane przez 11 sportowców w różnych kategoriach wiekowych.